Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. W drugim sezonie pierwszy odcinek z gry Don't Starve z DLC Shipwrecked. Jedziemy drugi sezon, rozpoczynamy, bo jeszcze wiele tutaj rzeczy do zbadania w tej... tutaj mamy w tej grze. I ja myślę, że odblokowały nam się postacie. Wilson, nie wiem jak ona ma, Willow. Wilson jest spoko, jest taki przeciętny. Willow podpala wszystko, więc trochę słabo. Wolfgang jest silny. Jeżeli się naje do pełna, to ma mega dużo, zadaje obrażeń. Więc to jest chyba aktualnie najlepsza postać. Więc aktualnie sobie ją weźmiemy, zobaczymy, nie, jeszcze nie możemy. Jeszcze update chyba żaden nie wyszedł do tego. Znaczy jakieś tam powychodziło update, ale nie wiem dokładnie z czym. Ja sobie słuchawki tylko poprawię. No. Okej, spoko. No trochę cię to zawsze ładuje. O, dobra. Mamy już, rozpoczynamy. I oczywiście tradycyjnie zaczynamy od zbierania. Jest naprawdę wiele rzeczy, które przydałoby się. Trochę mi mikrofon przeszkadza. A jak będzie blisko, to będziecie mnie słabo słyszeć. Znaczy będziecie mnie dobrze słyszeć, a grę słabo. Dobra, trudno. Przeżyję. Jest wiele rzeczy do zbadania w tej grze, więc... naprawdę dużo rzeczy jeszcze gdzieś tam w pierwszym sezonie, nawet części, naprawdę małą część odkryliśmy tutaj w tej grze. Więc badamy dalej, kontynuujemy naszą gierkę. Nasze granie w tą gierkę, o. Przy okazji, jak już widzę kokosy, to myślę, że będę sobie zbierał. Znowu ja mam nadzieję, że gra nie jest za głośna, bo ja mam ją strasznie głośno w tych słuchawkach, nawet nie słyszę co mówię. Naprawdę, masakrycznie głośno jest. Ale nie przeszkadza mi to, przeszkadza mi tylko mój mikrofon, który zasłania mi pół ekranu. Jak się wyprostuję, to jest spoko, więc... dobra, myszki nie będę zbytnio używał. Chyba, że do zbierania różnych takich rzeczy. A tak to mi się nie jest mi zbytnio potrzebne. Kwiatki sobie oczywiście zostawimy. Tu mamy mapkę, standard. Z racji, że mam teraz ferie, to te odcinki powinny się teraz regularnie gdzieś nam o tej zawsze 15 pojawiać codziennie. Bez różnicy z jakiejkolwiek gry powinny się tam pojawiać. Bo mam dużo czasu, dużo wolnego na nagrywanie i tam tak dalej. Więc spoko. O, mamy flinta. To dobrze, bo jest nam potrzebny do wydobywania tych skał. W sensie do zrobienia kilofu, a dwa potrzebujemy. I potem z tego kilofu, tym kilofem będziemy oczywiście wydobywać skały. Kamienie ze skał. Te muszelki zbieram, bo one do pancerza są potrzebne. Zresztą jeżeli nie widziałeś poprzedniego sezonu, to oczywiście weź zajrzyj, tam masz... link masz w opisie do sezonu pierwszego, do playlisty z sezonem pierwszym. Było całkiem ciekawie, dwa razy zginąłem w jednym odcinku. Polecam bardzo. Thank you.
Generalnie przydało nam się, by jeszcze jeden... chociaż jeden ten... no, jedno złoto. Bo od razu bym zbudował maszynę naukową, a z tego jakiś większy plecak. Bo coś czuję, że... Offlind. Bo coś czuję, że... termin na długo nie starszy. O, jakie fajne przejście, no. Jakąś dalszą część tej wyspy, tak? Nie. Dobra. Dobra, zróbmy przy okazji od razu kilo gdzieś tam. W sumie maczetę też możemy. Nie możemy, dobra. Bo zawsze przy okazji byśmy mogli ścinać bambusa. No okej. Także żarełę już mamy w sumie. O, jeszcze tutaj flinta podochodzi. Będzie trzy idealnie na maczetę jeszcze. Gdzieś tam zbierzemy wszystko z tej wyspy, co zebrać możemy i będziemy spadać gdzieś tam na kolejną wyspę. Bo nie ma co się tu osiedlać, tu nic ciekawego nie ma. Przynajmniej ja tu nic ciekawego zbytnio nie widzę. Podstawowe surowce, a przede wszystkim potrzebujemy złota. Oj. No i po maczecie. Trudno. Bardziej chyba siekiera jest potrzebna niż maczeta. O, jaka cisza w nocy. Wyobrażacie sobie, jakbyście byli na takiej wyspie sami? Wilki by was jakieś jebitne atakowały, psy, czy tam co to tam jest. I jeszcze taka cisza, nie ma żadnej muzyki, soundtracku, tylko słuchać jak łazisz i tak dalej, jak zbierasz różne rzeczy. Na pewno byłoby to ciekawe. Oj, wąsze. To my sobie idziemy, odpalimy od razu ognisko, ale to za chwilę. Co by to jeszcze ciekawego ściąć lub zebrać, bo tu nic tu nie ma. Możemy wykopać. To nam chyba złota nie daje. Nie, to daje tylko kamień. To też nie daje złota. Ale skoro już jesteśmy tu, to weźmy to. Kamień też jest zawsze do czegoś potrzebny. To są te podstawowe surowce, typu drewno i kamień, które zawsze... zawsze lepiej jak jest za dużo niż za mało. Przy okazji zrobimy sobie plecak i odpalimy tutaj ognisko. Tu. Oj, głodny się zrobiłeś. Trudno. No halo, no. Muszę jeszcze przejść, co by tu z takich podstawowych rzeczy można zrobić. Chyba nic, oprócz tej parasolki i tak dalej. No to science machine, tu jakiś słomiany kapelusz. Mhm. Dobra, i tu te podstawowe narzędzia. Zróbmy sobie jeść. Kokosy ja bym zostawił, więc... żeby gdzieś tam też zasadzić, jak będziemy się osiedlać. Wiem, że dopiero to jest pierwszy dzień, ja już myślę trochę... za bardzo o przyszłości, no ale zawsze lepiej myśleć o przyszłości niż nie myśleć w ogóle i... Znaczy w sumie ja lubię działać, robić coś na spontana, ale nie w grze strategicznej, której atakują cię wilki. Oj, strasznie daje mało to głodu. Bo Wolfgang, czy jak on tam ma strasznie... Strasznie tego głodu cholernie dużo, nie? No za to jak jest nażarte, to chyba nawet mocniej... generalnie wszystko chyba mocniej robi. Nie zrobiłem maczety? Nie zrobiłem chyba. Czyli zróbmy sobie chyba. Nie, nie zrobiłem. I bambusa i będziemy gdzieś tam spadać. Jeszcze te krzeczeczki. Jak to się... Kurde, zapomniałem o tym, że... Aż dwa?!
Patrz, jak umiejętna walka. Patrzcie. Tak, kurde, bo tutaj, dobra, walić te krzaki. Choć nie, bo one się ruszają chyba, jak są węże. To się nie rusza, więc, o, no właśnie. Tu nie ma węży, no tak. No to będziemy mogli zrobić... Już? A, dobra. Będziemy mogli zrobić tą, no, chyba lepszą trawę, ale nie widzę sensu. Zresztą po co? Później zrobimy jeszcze lepszą, która tam da nam... będziemy mogli żeglować. Przy okazji zrobimy to maszt do żeglowania, więc spoko. Dobra, to mi się nie rusza, więc... Easy. No dobra. Już tego bambusa jest nawet spoko. Nie wiem, po ile on się tam stakuje. Miejmy nadzieję, że po dużo. I nie zabierze nam dużo rzeczy. Nie wiem, czy teraz wyruszać w morze, skoro jeszcze tu plądrujemy tą wyspę. Czy wyruszyć dopiero gdzieś tam później. Na kolejny dzień. Na dzień trzeci. Myślę, że chyba... Kurde, nie mamy już żarcia, nie? W sumie nie jest aż tak potrzebna, ale zawsze wolałbym, by ten głód utrzymywał się w jakiejś tam normie. No i dobra, zrobimy jeszcze jedną, bo możemy. Za każdym, kurde, uderzeniem tam schodzi jeden HP, więc... Trochę... O, ktoś dzwoni. Zobaczcie... No, halo? No, cześć. Dzień dobry, wróciłem. Słuchajcie, mam nawet tak głośno słuchawki, że nie słyszałem, jak ktoś dzwoni. A wy pewnie macie tu hałas, że masakrycznie ktoś dzwoni. A ja na... Oj! A ja... Ej, nawet nie uderzyłem, czemu on by... Kurde. Aj! O, udało mi się uniknąć. O, skóra węża, okej. Okay. Sensownie. Dobra, już mamy, fajnie to wygląda, tylko trochę słabo z żarciem. No i to one są tu nieskończenie wiele, no błagam was. Panie gro. No, what? Ej, to... To w sumie one się tu chyba spawnują, czy coś takiego. A nie, już nie, dobra. Ale trzy węże w jednym tym, no... Trochę przesada. Twórcy gry się nie postarali, tyle powiem. Dziękuję, dobranoc. Dobra, ja bym jeszcze mimo to, że już jest dość późno, bo już połowa dnia minęła, to gdzieś tam wyruszę. Płyniemy. A się fajny soundtrack do ten załączył nawet. Całkiem spoko. O kurde, ale... Wow, ile tej płycizny, halo. O. Dobra, popłyńmy tu oczywiście brzegami gdzieś. Wtedy będziemy mogli sobie określić, jak to wygląda, typu gdzie mniej więcej jest wyspa, bo płycizna będzie tak okrążać tą wyspę. No zresztą tak jak robiłem to w poprzednim sezonie, o. Kurde, ta gra Don't Starve jest naprawdę bardzo fajna. Fajnie, jeszcze można grać razem, na przykład w Together, spoko. Naprawdę. Dobra, na razie tu żadnej okolicy, gdzie jakaś wyspa nowa mogłaby się znajdować, nie widzę. I dzień się kończy. Zaczyna się wieczór. Słaba poradnia na... Poradnia, no wieczór, no jeszcze dzień, więc poradnia
napływanie. Bo w razie czego będziemy musieli szybko spieprzać z tego miejsca. Oj, tu gdzieś będzie wyspa, że wy i tak nie widzicie myszki, więc po co ja pokazuję myszką, gdzie będzie wyspa. Dobra, weźmy to i spadamy, bo... Chodźmy. Tak, spadajmy, bo... Nie chcę... Ej, a jak będę miał pochodnie, to ja mogę tak? A, ja mogę z pochodnią. Łe, to easy. Łe, to spoko generalnie. Git, no to możemy tam pływać. Nawet w nocy. Nie wiedziałem, że można w ogóle z pochodnią. Oh yeah, hehehehe. Mamy rararapę. O, tu możemy nawet rybki łowić. Słupcie. Ej, co ja zrobiłem? Halo, odpal się. No właśnie. Ona gaśnie! Umrzemy, dziękuję. Miło było z wami grać. No przecież nie gasło, czemu ona gaśnie na tym? Czy tylko jak stoimy, stop. Jest! Boże święty, już myślałem, że umrzemy. I drugi sezon zakończy się na pierwszym odcinku, to nie, na pewno nie byłoby fajnie. Dobra, to nie będzie w sumie co robić, no będziemy tu stali. Możemy pogadać w tym czasie. Czy coś, nie wiem. A fajnie, że mamy rafę zawsze, to w razie... Weźmiemy sobie, zbierzemy w sumie teraz, bo w razie ugryzienia węża albo... Jak te rybki latające do nas napieprzyły w poprzednim sezonie, przez co umarliśmy, to zawsze możemy gdzieś tam wziąć od trutkiej nara. Fajnie słuchać wodę. Mhm, spoko bardzo. Dobra, tu nie widzę, ile zostało do końca, bo mi zasłania pewien no taki pasek, gdzie pokazuje mi, ile nagrywam, ile z FPS-ów i tak dalej, i tak dalej. Więc nie widzę. Wiem tylko, że mi się pochodnia skończy. Nie skończy mi się. Okej. Zbierzmy to. Widziałem już na jakimś odcinku, gdzie jak to wydobywać, więc spoko. Tego już nie mogę, dobra. Oj, one uciekły. Dobra, zbierzmy tą rafę, bo to... Nie, rafa naprawdę jest potrzebna, ona jest zamknięta, ale to... Do trutki to jest naprawdę mega. No nie, nie mam kilofu już, kurde. Dobra. Szkoda, ale... Oj. Szkoda, ale my tu... My tu na pewno... Halo, weź to, no. My tu na pewno wrócimy. Z 5 kilofami będziemy wykopywać, więc spoko. Dobra, że głodek nam się kończy. Płyniemy. Chociaż wiem, gdzie jest wyspa, ale mimo to wolę gdzieś tutaj opłynąć. Wszystko? Na razie możemy spędzać dni na morzu, niestety nie mamy co jeść. O, i tu właśnie mamy kolejną wysepkę. Tam na dole gdzieś też będzie na pewno. Na dole tej mapy, więc spoko. Okej, tu na pewno zatrzymamy się na jeden dzień. Myślę, do końca tego będzie całkiem spoko. A, nie mamy tego. Nie mamy maczety, a to jest... Wow, ile to jest bambusa. Szkoda, byśmy po ten wydobyli trochę. Ale zawsze też można pozbierać trawy, prawda, patyków. Nie, ale to zawsze się przyda. Trawa i patyki i tak dalej. Mamy też osy, czy tam pszczoły. Nie piszę, co to jest. Pszczoły chyba, tak? Pszczoły dają miód? Czy osy? No dobra, nie wiem. Może spotkamy coś ciekawego w tej wyspie. Na tej wyspie.
na przykład Totem Wskrzeszenia, a to się nazywa, ja to nazywam Totemem Wskrzeszenia, a to prawidłowe nazywa się Kamień Próby. O, wiedziałem, ja czułem, że tu będzie polana i tu musi być Mandragoria. Jeszcze słodkie ziemniaki i Mandragoria. Mandragoria, halo. Mandragoria. Halo, ja wiem, że tu jesteś, kurde. Dobra, ale byłem pewny, że gdzieś tu... Ja czułem, że tu będzie Mandragoria. Niestety się myliłem, ale... Wiem, że tu... O, tu też można łowić ryby? Fajnie, ale jak? Trzeba mieć wędkę, tak? Chyba. Nie wiem, czy to opłacalne, bo wędkę się robi z silka, które można... czyli z... pajęczyny, które z pajęków zbieramy. O, już nie... nie... Okej. Bo już mamy dość malawo miejsca. Tym prędzej musimy znaleźć złoto, by zrobić większy plecak i tą maszynę naukową. Wtedy więcej rzeczy się pomieści. Nie będę musiał wybierać, co wywalić, a co zostawić, tylko będziemy mogli brać wszystko. Chyba to się stakuje po 40, więc spokojnie możemy to jeszcze 5 tego pozbierać i potem będzie mi naprawdę dużo. Patyki chyba się po 20 stakują, więc... Chyba po 20. Może i więcej, to też by było całkiem spoko, ale chyba nie. A, więcej, czyli też po 40. No, tak jak trawa, okej. Czyli teraz nie możemy już zbierać trawy, bo nie mamy... zbytnie miejsca, więc spoko, możemy zbierać ten, możemy zbierać patyki. Przede wszystkim gdzieś tam krzemień. Jeszcze musimy zrobić heal off. Ej, mamy maczetę! To sam mówiłem wcześniej, że nie mamy maczety. Nie, może mi się coś potem... Nie wiem, coś skrzeniłem, okej. Nie było tematu. No wywal to nitro. Nitro jest bodajże potrzebne do ognia, który zamiast nas ocieplać, chyba nas ochładza, tak? Tak mi się wydaje. Tu może być właśnie problemy z upałem, więc... Więc nitro będzie potrzebne, ale to jak widać... Co to robi? Mogę? Nie mogę zrobić łopaty... Czy to bym mógł wykopać jakoś? Co to jest właściwie? It's I think. To mi podpowiedziałeś. Oj, nos. No po co ja zbieram tą trawę? Dobra, trzeba coś zjeść. Trzeba. No już jak jest spoko, to wygląda trochę gorzej z jedzeniem, który... Wolfgang chyba. Wolfgang coś takiego ma strasznie dużo, więc też trudno je uzupełniać w miarę. No jak, muszę uzupełnić o 150, ażeby ten, by teraz był na maksa. No i nie zbieraj tej trawy, po co zbieram tą trawę, no? Ojej. Dobra. Już fajnie, sensownie to jakoś wygląda. O, patrzcie, mogę łowić ryby w piasku. Widzicie, jak genialne, nie? Zajebiste. Dobra, zbierzmy tylko to i szybko robimy... Ej, dobra, bo ma 40 głodkę, nie? Że on tam chyba umiera, jak ma 10, czy coś takiego, czy tam 5. Ale 40 to i tak jest... Dość mało. Jeszcze sobie to przy okazji zetniemy.
Chyba, mam nadzieję, że umiera jak tak mało. Znaczy w sensie spada mu życie szybko. Dobra, upieczmy to. Ja jebie. No nie, czemu wszyscy dzwonią? Halo? No na to, że nagrywam. Teraz nie mogę, bo nagrywam. Jak nagram? Za jakieś 30 sekund, jak mi pozwolisz dograć ostatnią końcówkę. Zadzwoniłeś przed tym, jak miałem kończyć. Cześć. Pa. Jak widać, potrafią mi... Nie ma tak, przerwać mi kilka sekund przed tym, jak chciałem zakończyć odcinek. Znaczy wiecie, jeszcze sobie dojemy. Szybko to zjemy. Okej, już jest super. Zjemy jeszcze te wodorosty, choć. Co to wodorosty dla Wolfganga. Nie wiem jak on ma, Wolfgang chyba. Jeszcze to mięcho prowilnus taki. I tutaj setup. Dobra, to to mu trochę zabierze psychiki, nawet bym powiedział dużo. Nawet dość sporo mu zabrało tej psychiki. Ale nażar się full, nie? No, a więc tu właśnie kończymy odcinek i widzimy się już w kolejnym. Pa, pa.